Siemano, witam was w kolejnym odcinku z gry Plague Tale Innocent. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. Możecie zostawić lajkę na dobry początek. A my zanurzmy się po raz kolejny w tym absolutnie przepięknym graficznie majstersztyku. No i co? W poprzednim odcinku wyruszyliśmy, by spotkać naszą matkę. Nie! Hugo wyruszył, żeby tutaj odnaleźć naszą matkę, a my ruszamy za Hugo. Niestety upadliśmy, ale wstajemy jak prawdziwi wojownicy i biegniemy go gdzieś tam poszukać w tych czeluściach. Nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę, gdzie się znajdujemy, ale pewnie zaraz mi tutaj, no właśnie, przyjdzie kogoś spotkać. Jesteśmy w jakiejś... Oj, to chyba halucynacje. O, to akurat mądre. Czemu to wszystko jest na czerwono od krwi? A, bo to ludzie są martwi. O kurwa. Dzięki, babulka. Nie, to coś mi tu nie gra, szczerze mówiąc. Tak. I knew this would happen. I did take care of him. Then why did he leave? I don't know. Oj, ty chyba chory jesteś, wariacie. Everything I could to protect him. Even nie mogę już czemu użyć it is easy prosy naszej. No, w ten twarz rzucić i zakończyć jego cierpienia. No nie, nie, to nam się śni, jak chuj, nie? Od początku to coś mi tu śmierdziało, nie? No, oczywiście, że tak. Strasznie w ogóle dużo dialogu na samym początku i nawet nie mam okazji sobie porozmawiać, mam tyle wspaniałej historii. Mam nadzieję, że nie będzie to strasznie przymulasty odcinek na samym początku. O kurwa, zamieni się w szczura! A nie. No tak, myślałem właśnie, że to jest wszystko tylko i wyłącznie sen. Czy teraz jesteśmy w świecie prawdziwym, czy teraz też nam się to śni? Nie mam zielonego pojęcia. No coś czuję, że to nie on raczej. Albo może on? Siema, wariacie. O kurwa, ty! Unik! Unik! Nie no, klikałem spację, ta spacja się nie da kliknąć, kurwa. Klawiatura Logitecha, nie? Dzięki za sprzęt, polecam. Robert Lewandowski. Huawei. Pamiętam, miałem jakieś Huawei, a nie był to dobry wybór. Znaczy, Huawei działał bardzo dobrze. Przez 3 tygodnie. Potem był tak zalagowany. Chłopiec, że się nic nie dało zrobić, dobra. Trzeba ładnie namierzyć, żeby ładnego ciosa sprzedać. Pyk. No właśnie. A nie tak jak poprzednio. No, but why did you go off like that? I heard mommy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain, and... She can't feel pain where she is now. We talked about this. But... She's gone, Hugo. You have to accept it. Let's go back. All right. We must get back to the castle. Ale to jest w ogóle przepięknie, naprawdę. Czy to jest sen? Trochę brzmi jak sen, w sensie... To bicie serca w tle. Znowu, no. To takie
mgliste powiedzmy powietrze. To wszystko brzmi jak kolejny sen tak zwany. Mogę tutaj się udać? Niekoniecznie. Kruka mogą rzucić procą, nie pomyślałem o tym. W końcu go trafimy. Chociaż jeden raz muszę zabić kruka w tej grze. Nie wytrzymię. Za każdym razem, kiedy próbuję to zrobić, to ucieka. Ta, oczywiście, że to... Oczywiście, że to... Nie jest nasz dom. O kurwa. Ty, gdzie ty pobiegłeś? Ty, co to za muzyka jest w ogóle? O kurwa, ruszają się, ręce się ruszają. Nie pisałem się na jumpscary i straszne rzeczy. Sklejcie pizdę. Zostań z wami, żaden problem. Dupę se wsadź tą rękę. Fisting. Co się dzieje? Szczurasy. A ja nie mam tego, ja nie mam ignifera. Chyba ignifer, nie, ignifer podpala węgielki. A my chcemy co? Byśmy chcieli, nie wiem, odoris, kurwa? A nie mogę w ogóle tego rzucać nic tutaj, więc chyba przez te szczury muszę przejść. To dlatego ten rozdział nazywa się Pokuta, co? Rozdział 14. Więzy krwi. De facto bardzo szybki rozdział. It is done. Can I go and see my mother now? Only the Grand Inquisitor may say. But you told me. My words are of no importance. Only those of the Grand Inquisitor. But be sure, you are very precious to him indeed. Tak, ale on jest na tyle cenny, że chyba właśnie nie zrobię mu krzywdy, tak mi się wydaje. W ogóle nie wiem, czy on nie jest w stanie tutaj kontrolować szczurów, szczerze mówiąc. O, nie pierdziel! Zrobili ci krzywdę? Znaczy mi zrobili? Co ty gadasz? A co ci zrobili? Chciałem rzucić kolejny żart, ale może nie wypada, skoro gramy Kidosem. Żart o lewatywie. Co się stało? Gdzie my w ogóle jesteśmy? Biegnij! Oj. Teraz mniej więcej jesteśmy w stanie zrozumieć, co on czuje, no nie? A ten eliksir to chyba średnio pomógł, skoro on cały czas tutaj odczuwa efekty swojej klątwy, czy tam czymkolwiek to tam jest. Pople. Młody ma jakąś cokolwiek? Nie może użyć broni. Okej, okay. No tak, on ma kurwa 8 lat, ty. Ły! No dziwne, dziwne. Kop tam, nie pierdol. Wariacie, robota czeka. Ty się lenisz. Leniuchu. Oj. Co ty robisz? No kobrzysz, tak jest. Szczurze łajno. Niezły chłop, nie? I my za nim, I teraz szybki wybór. Lewo albo prawo. Kurwa. Co odpierdalam tak? Co ja zrobiłem w ogóle? Hugo został zauważony, ty. Ja myślałem, że w ogóle sobie wyjdę chyba tymi drzwiami, no debil. Gdzie my jesteśmy? A, dobra, z powrotem przy tym miejscu, gdzie mogłem skręcić weł. A może możemy pójść prosto, tylko ja kombinuję. No nie możemy. Ale byłaby to niezła niespodzianka, jakby się po prostu dało tego, to otworzyć. Dobra, za nim. Ale wydaje mi się, że on mnie zauważy, nie? Jak będę tutaj po prawej stronie. Czy źle mówię? Czy on nie będzie mnie widział? Kurwa, chyba będzie niestety. Albo i nie jest. Aaaa, wiem co trzeba zrobić. Przekradniemy się na drugą stronę, jak on będzie to otwierał, to przejście. W ogóle fajna mechanika, to koło takie.
Że masz za ścianę komuś przerzucać towar. Tak powiem. Spokojnie! Szybko, szybko, kurwa, żeby mnie nie zgniotło, nie? W pół. Dobra, mamy to. Kurczę, tylko ta kamera jest tak nisko, że ja praktycznie nic nie widzę. Nie widzę. By breaking you, I clear your way. The way to the blood of the chosen one. Dobra, no zgaduję, że za nim jakoś musimy kółko zrobić. Mam 8 lat, więc nie powinien nas za bardzo słyszeć. Why not? Odoris. Tędy nie. Chyba tędy możemy przejść, no nie? Jesteśmy na tyle niscy, że chyba damy radę, jo. O kurwa! Ale nie widział. O, udało się. Ale było już blisko Fez, bo nie widziałem właśnie, że nadchodzi. Czyli możemy tam napluć i będzie zajebiście. I wielki inkwizytor będzie dedek. Tak mi się wydaje, kurwa, czy my mu tak za plecki drap pójdziemy? Ty, co ja mam zrobić? Co mam zrobić? Panika, panika, gdzie idę, kurwa? A widzę gdzie. Po co ja tu... Dawaj, dawaj, młody. Rura. Zwykle nie w to miejsce, gdzie trzeba. Dobra, skradamy się. Trochę, w ogóle ta trochę ta gra przypomina Tomb Raidera, mi się wydaje. Nawet całkiem, kurwa, dużo przypomina Tomb Raidera. Półotwarty świat, zbieranie jakichś rzeczy, budowanie, ulepszanie. Kurwa, wszedłem w butelkę. Fest Tomb Raider, nie? Swoją drogą trzeba ograć tą drugą część Tomb Raidera. Nie miałem jeszcze okazji nigdy w nią zagrać. Z tego względu, że miałem 1060 z 6 GB i była to karta zacna, to trzeba przyznać, ale nie nadająca się już do nagrywania. Nie w dzisiejszych czasach i nie z dzisiejszymi grami. Nadal dało się coś w nią zagrać oczywiście, nawet Wiedźmak dobrze chodził, no nie? Ale jednak, jeżeli chodzi o nagrywanie, no to ciężko. Teraz mogę sobie pozwolić na najwyższą jakość, jaka istnieje, w 2K, w ogóle wszystko na ultra i 30% karty graficznej, także... Jeżeli chodzi o to, jesteśmy bezpieczni. Przydałaby się wymiana procesora, na pewno w to zainwestujemy, by pograć bardziej wymagające gry, które wymagają też liczenia procesora. Tutaj się skradamy, więc procesor za bardzo nie ma po co chodzić, ale są gry, nawet takie proste survivale, które wymagają bardzo dużej ilości zasobów procesora. No i będzie trzeba chyba zdecydowanie zainwestować w coś takiego. Dobra, on wrzuca tutaj to łajno, czy co to tam jest. Uwaga na butelki, żebym znowu tutaj nie zrobił czegoś tak zwanego faila. Pamiętam, że odpaliłem jakieś Grandet i chciałem zagrać w Grandet i się okazało, kurczę, że nie jestem w stanie. Grandet to super gierka jest. Chyba ostatnio wyszła pierwsza wersja jej oficjalna. I nie byłem w stanie, bo miałem 100% karty, 100% procesora. Więc procesor to jest na pewno następny upgrade, który nas tutaj czeka, jeżeli chodzi o komputer. Chciałbym też przy okazji sprzedać, myślę, stary procesor. Problem tylko byłby... Jak to, kurwa, zapakować ten procesor stary? To jest mój największy kłopot, bo ja nie mam pudełka tego od procesora. I trzeba by było dostarczyć to jakiejś osobie sposób taki mało inwazyjny, żeby tak ten procesor nie przyszedł z 15 pinami powyginanymi. Gdzie my chcemy iść? Ale też kartę graficzną też sprzedaję w sumie, bo leżała tu i leżała. Dobra, idziemy. Tędy? Chyba muszą skończyć rozmowę, żebyśmy mogli pójść dalej. Tylko na razie jeszcze nikt nie kupił, ale wystawiłem to za duże pieniądze, także nie dziwię się. W sumie mam dwie karty graficzne na sprzedaż. O kurwa, szybko! Nie! Nic nie było. Szybko, szybko! Kółeczko. Lecimy. Dobra. Chłop w szoku, git. Ale tu w ogóle wrogów, co jest grane, ty? Czyli dwie karty graficzne, mam jeszcze zasilacz do sprzedania, też czekam.
ramy, ale ramów nie wystawiłem, ale płytę, kurwa, uspokój się, płytę główną. Ale spostrzegawczy gagatek. Trzeba odciągnąć jego uwagę jakoś, bo inaczej nie da rady, kurwa, przejść. Młody coś mówił, ale nie słuchałem niestety. Coś mówił. Coś powiedział, może coś o odciąganiu uwagi. No skurwa! Ty się ogarnij, chłopie. Ciężkie to będzie, jak to zrobić? Tu też nie przejdę, bo tu też mnie zauważy, prawda? Jo. Mógłbyś przysiąc? No to... Chłopie. Powinieneś ruszyć dupę i zobaczyć, co to tam biega. Ponadto... Też zgaduję w sumie, że on na tej straży... już kurwa 18 godzinę nie stoi, więc... Może mieć halucynację. Kurwa, no nie wiem, co zrobić, nie? Młody, podpowiedź jakaś? Podpowiedź dla debila, który prowadzi odcinek. Ze mną to ciężko, ty musisz pomóc, nie? Nie no, jestem z banuchem. To może nie w tą stronę poszliśmy. Ale wydaje mi się, że tam są... Kurwa. O, dobra, ho. Dobra, S. Rura. Dobra. Czyli musimy być na tym czerwonym pasku, żeby on tutaj zwrócił na nas uwagę i podszedł do nas. O kurwa. Okej, okay. To było niebezpieczne. Czy my otworzymy te drzwi? Chyba nie damy rady nawet. Jesteśmy zbyt mali. Tutaj? Oj, zamknięte. Tutaj kogoś słyszałem, ale nie widzę nikogo. A, czyli to nie jest papież. Inkwizytor to nie jest papież. Chciałbym posłuchać jego. Ło, czyli da się wystarczyło. Kurczę. Tak szczerze mówiąc, i ten wielki inkwizytor, i ten papież, obaj chcą kontrolować świat tak naprawdę. Mamę? A no właśnie, bo podobno nasza matka gdzieś żyje. Może będziemy w stanie ją jakoś tutaj znaleźć. Na razie nie widzę jej nigdzie. Widzę wrogów, kurwa. No nie może cię zobaczyć, no co ty nie powiesz, wariacie. No widzę robota wrze, co? Dobra. Czy my o kurwa, nie przejdziemy na drugą stronę. Jakiś wyjątkowy... A czekaj, chyba tam jest przejście między książkami, co? To otwarte tam tutaj tego, jak to się nazywa? Półka. Chociaż nie, to się pewnie nazywa inaczej. Jakaś komoda? Nie, komoda to jest chyba... Kurwa, uspokój się. Komoda to chyba jest kanapa po prostu. Jo, ale pod tą szafą musimy przejść. Tekst clearly mentions the ascension of a child during the great plague of Justinian. I knew it. The Roman nobles isolated him from the people and worshipped him in secret. Maybe an ancestor of Hugo de Rune. Continue. They're talking about me. No, młody. Spostrzegawczość. To ważna życiowa cecha. Bardzo dobrze. Idziemy do przodu. Cały czas. Nigdy się nie zatrzymujemy i nie poddajemy. Jesteśmy wojownikami. Tutaj w lewo nie pójdziemy, okej. Kurwa! Odwrócił się. Hugo został zauważony. Dobra. Znajdźmy Beatrice. A gdzie jestem teraz? A, w tym samym miejscu, co przed chwilą, dobra. Trzeba to... Kurwa mać! Ja myślałem, że tamten ziomuś... Dobra, nieważne, co ja myślałem. Ja to w ogóle nie myślałem chyba za bardzo. Poczekajmy w takim razie, aż... On tutaj, nie wiem, co on zamierza zrobić, kurwa, kółko? Nie mam zielonego pojęcia, co ten chłopie robić. Ale pójdę za tobą, wyjebane mam, nie chce mi się czekać. Ta on tam wraca, jest git. A ty? On the cusp of the first threshold, he devours the lost carrier, or walks beside the one who tames it. Dobra, chyba w prawą stronę. Kurwa, ile tu ludzi. A chyba pod stołem zawsze jesteśmy bezpieczni. Możemy się młodemu przyjrzeć z bliska. Nic mu nie jest, trochę tam ubrudzony.
Co gadali? Coś o matce? Nie słuchałem. No. Hugo został zauważony. Nie no, co to jest za misja w ogóle skradankowa? Kto wymyślił skradanie w grach komputerowych? W grach komputerowych to trzeba się dobrze bawić zabijając przeciwników. Na przykład z kuszy albo z procy. Skradanie, skradanie. Nieźle. Dlatego nienawidzę asasyna. Ja tam... Chłopie. Miecz w dłoń i lecimy, nie? Ty, on nas popcha? Dziwna perspektywa. Nóżka ci wystaje, wariacie. Czy teraz jestem gotowy, kurwa? Czy ja mu przejdę tak... No, oczywiście, że mu nie przejdę. Przecież by... No, nieważne. Chociaż nie, no, może w teorii mogliśmy... A Dzida przed siebie też za dużo nie da, nie? To nie wiem, co mam zrobić z tym. Kurwo! Oj? S? Oj? Ale stopicha! Jo, ci krince, wariacie, kiedy były stopy myte? Ale spojrzałeś, no. Super robota w spojrzeniach. Dobra, i teraz, damy radę? Dobra, mamy to, kurwa, w końcu. Mam nadzieję, że teraz mogę się pokazać. Please. Dobra, kituwa. Kolejna misja udana. Teraz... Gdzie znaleźliśmy mamusię? Znaczy, wiemy, że gdzieś tu jest, bo oni jakiś dialog, prawda, prowadzili. Niestety nie słuchałem ich. W ogóle ten symbol Francji jest mega ładny. Swoją drogą, te takie, nie wiem, jak to nazwać, co to jest. Tak coś, co można ogrodzenie chyba. Tylko, że pomalowane na złoto. Mega mi się podoba. Ten symbol Francji, a kiedyś też flaga to była Francji. Mama jest w podziemiach, jo? Dobrze usłyszałem? Bym jeszcze słuchał, kurwa. Tak często mówię, jeżeli młody mówi i tak się spotykamy mówiąc podwójnie, bo on randomowo sobie wtrąca tego, nie? Zdania. Akurat nie będę przerywał swojej wypowiedzi, żeby grze komputerowej dać pole do popisu, chłopie. Co ty? O, właśnie to coś. Francuskie te. Francuski herb, a kiedyś też flaga. Co się dzieje? A tam jest jaki kolo? A to ten inkwizytor chyba, nie? Ja młody, to może byśmy tak pierdzielnęli zamach stanu na inkwizytora. Czy nie? Nie da rady chyba. Mamy 8 lat raczej. Perfect. Bring him in. Vitalis. Monseigneur Gautier, I trust your journey went well. Now spare me your niceties. We grow tired of your little game, Vitalis. A game, Archbishop? Can a game change the future of the world? Listen to yourself. You have completely lost your mind. And all this is... If I may, it's important. We have the blood of Hugo de Rune. Have you tested it? Yes. Alas, Monseigneur. The boy should have reached the first threshold already, but it seems something in his blood has slowed the process. The macula is still in its original state. No matter. If the books are correct, my blood and his will be bound. When he reaches the next threshold, I shall reach it with him. Proceed. Ciekawe. Jesus. That's enough. You play the martyr. But allow me to tell you the truth. You are a vile heretic driven mad by power. The Pope considers you a threat. Vitalis Benevent, you are to be excommunicated. One can excommunicate a man, Archbishop. But not a saint.
Your Inquisition is over. Meaning that a new era commences. One where puppets such as yourself will kneel and beg me to save them. He is with us. Very good. Go and see whether Beatrice Doreen has regained consciousness. Czy oni wiedzą, że my tu jesteśmy? Czy on ma na myśli, że jest tu z nami, ale ma na myśli tego? Ma na myśli, że jesteśmy w tym budynku po prostu razem z nimi. Only our methods differ. The daughter is making the same error. Attention! Co? Nic nie widziałeś, ty chyba kurwa zgłupiałeś, dorośli już. Niezły chłop, co coś widział, nie? Ty, jak my tam przejdziemy na drugi koniec? Ad lucem, sir. So, you saw the Grand Inquisitor? Nothing to report. The blood of the carrier flows through his veins. The conjuration will take place. Splendid. The end of the plague is nigh. Indeed. But do not lower your guard. Oj. Ta, nie trać czujności, Werecie, tylko nie trać czujności tak bardziej, no właśnie, tak bardziej po lewej stronie. Oj, tak, tak. Tam nie trać czujności. No, super ci idzie, tam nie tracenie czujności. Gratulujemy. 8-latek cię pokonał. S? 8-latek fizycznie w grze i 8-latek umysłowy przed komputerkiem. S? Wariacie? Double, double Windows, tak zwany. Niebo, widać niebo. No i co w tym niesamowitego, że widzimy niebo? Dobra, zgaduję, że musimy iść no obok, nie? Oj. Albo źle zgaduję. Kurczę, a jak podbiegnę, też się nic nie stanie, nie zauważymy. O kurwa. Tutaj ktoś mnie będzie widział? Chyba gituwa jest. Seems he has a sense of humor. That he won't be keeping for long. Oh. I have to go and see his mother myself. What's he going to do with her? Co z nią zrobi? Ty, to dobre pytanie jest. Ale no właśnie, bo przecież młody sam tu przyszedł i... O, kurwa! Zostaw, pójdź. Oj, nie damy rady chyba. Ty, no się wkopałem w dół, w gówno, nie? Jak ja stąd wyjdę? Przecież nie ma tu wyjść. A jest, dobra, ruszaj dupę. Obchód, obchód, wariacie. Lewa, prawa, lewa, prawa. Jo, super ci idzie, nie? Tylko kurwa jest... Liptenstein, nie? Czyli młody tutaj sam przyszedł i powiedział tak. Czy może zobaczyć mamę? No to niezły chłop, nie? No to sprytem to nie grzeszymy zdecydowanie. Dobrze, że gra mi nie daje jakiegoś kurwa timera. W tym wypadku mogłoby być ciężko. Musimy się dostać jakoś na drugą stronę. No, tędy? On patrzy w buty ten strażnik. Miejmy nadzieję, że tam se dalej w te buty będzie patrzył. Fajne trzy wiki, wariacie. Dobra. Damy radę tutaj? On tutaj chyba przyszedł, nie? I on nawet zaczekał dla nas, nie? Dla widza. Dla widza zostało zaczekane, więc posman. Tutaj coś znajdziemy w środku? Po coś to zrobili, więc pewnie znajdziemy coś tu ciekawego. Kurwa, my się... A, my się tędy musimy udać, oczywiście. This guard was devoured, but not completely. His bones were cut up and taken away by the rats. Ty, no jak ja mam tam przejść? To incorporate them into that material. Musimy chyba poczekać. You mean their nests? They use our dead to build their nests. Precisely. And if we do nothing, at the rate the dead are accumulating, the nests will eventually join together to form one giant nest. It's just a matter of time. So let us pray. Mało. That Vitalis' conjuration ceremony will indeed take place. O, no tak, no racja.
I won't find mommy without him. No racja, to się pomódlmy w takim razie. Może co, może modlitwa pomoże. To nie wiem, to znaczy generalnie nie śmieję się z modlitw i tak dalej, tylko po prostu zostało tutaj śmiesznie powiedziane to. Chociaż generalnie no strasznie to głupie, nie? Że jak myślisz, że kurwa nie wiem co zrobić, a pomodlę się na pewno. Pewno Bóg mi pomoże. To raczej, kurwa, powiem ci wariacy, trzeba chyba brać świat w swoje ręce, tak mi się wydaje, nie? Więc głupie się to wydaje, ale... Ale każdy robi co chce i to na co ma ochotę, tak? Jest tutaj tak zwany problem, bo ja nie mam zielonego pojęcia, jak mam się kurwa dostać na drugą stronę. Wydaje mi się, że to jest jedyna droga, nie? No co ty gadasz, że mnie tu nie zauważą? Co tam mieszasz? Ale dźwięk dziwny. Żelka. A wyobraźcie sobie, że ktoś tego, że ktoś te dźwięki musiał tworzyć, nie? On brał, chłopie, jak macie ten dźwięk obrzydliwy, co tam chłop przed chwilą, jak sobie podgłośnicie te, tymi łapami tam w tym ciele grzebał, to generalnie jeżeli są ludzie, którzy się zajmują tym profesjonalnie, oni biorą na przykład owoce i tam te dźwięki wytworzą do gier, nie? To jest niesamowite dla mnie. Chłop ma za zadanie brać owoce i rozgniata, nie? Albo łamana czaszka i tam jest orzech. Zajebista. Fajna robota. Tylko pewnie niedużo akurat ludzi potrzebują takich ludzi. Niedużo jakby... Nieduży rynek to jest. A, czyli tu są takie czarne złe i białe dobre. Ciekawe. Okej, okay, czarne zabijają, białe nie. Okej. Okay. To... Łe, no uspokój się, ty kurwo jebana. Puścisz? Puścisz, nie? O kurwa, puść. Dobra, puścił. Możemy iść do przodu? Czy on mnie tutaj zauważy, jak ja pójdę? O kurwa, stop. Dobra, niech on sobie wraca na miejsce, a my mu cyk. Lewą drogą. Oj. Oho. Ty, co wy robicie? Oni... Nowa rasa? Biała rasa. Co się im dzieje? A, pod... O kurwa, podcięli im żyły. Ciekawe. Witam serdecznie z powrotem. Szefa. Tutaj jakieś ciała? Aj, ty kurczę, poszedłbym tam i zobaczył, co tam jest na przykład. Tu też ciało jakieś? Nie, żadnej ciekawostki, nic? Chyba nie. No to oni niby walczą z plagą, zabijając innych ludzi? Przecież to bez sensu jest. Kurwa, to może gdybyście nie zażynali przypadkowych osób, to papież by z wami no, współpracował jakoś i pewnie lepiej by to ostatecznie wyszło. Pamiętajcie, dzielmy się, no nie, kurwa, odwrotnie, nie dzielmy się, chciałem powiedzieć, dzielmy się, a nie łączmy. Odwrotnie, łączmy się, a nie dzielmy oczywiście. Też lubiłem to przesłanie Roya, gry łączą, a nie dzielą. Ładne bardzo. Such an educated woman. She should have joined our side. Nie w ogóle, jakby jestem za. Powinniśmy łączyć Polaków na przykład razem, a nie ich dzielić. Dobra, muszę się gdzieś dostać. Zgaduję, że przez te drzwi nie przejdę, nie? Oni przez te drzwi pewnie przeszli, ale ja to sobie mogę najwyżej kurwa przez szparę popatrzeć. Max. Gdzieś tutaj prawdopodobnie jest nasza matka albo coś takiego. Jo? Dobrze mówię? Nie wiem, ale widzę tu opcję kliknięcia, okej. You wouldn't like it out there, believe me. At least here your carcass can still be of value to our alchemists. Think yourself lucky. Okej. Idź, no na obchód. A to jest ten ziomuś w ogóle, za którym podążamy, ma.
doing here? Shh, I have to find my mommy. The alchemist. Oh, goodness. You shouldn't. Sorry, I need to go. Goodbye. Pięknie się odbija światło w ogóle. To cały czas mówię, że w tej grze wyjątkowo ładnie odbija się światło. Niemożliwe, że mam odpalonego RTX-a. Ponieważ no, karta graficzna w ogóle nie zużywa się, więc RTX raczej odpada. Po prostu to jest pięknie. Pięknie zrobione światło. Twórcy gry postarali się. Nie wiem, na jakim silniku to jest zrobione, ale szczerze mówiąc strzelam, że to jest Unreal Engine, a Unreal Engine potrafi naprawdę wiele rzeczy. Jak widać, wyobraźcie sobie Wiedźmina. 40% karty graficznej Wiedźmin wygląda tak jak ta gra. Albo kurwa lepiej. Chłopie, no przecież to Wiedźmin to będzie najlepsza gra na świecie przyszły. Czekam na Wiedźmina 4. Szczerze mówiąc posrałem się w gacie, jak tutaj zobaczyłem, że CD Projekt Red wrzucił Twitcha. Twita. Hide. Twita wrzucił z takim medalionem pokryty śniegu i napis Nowa Saga. Piękne to było. Sobie retweetłem na Twitterku. Zapraszam na Twittera, chociaż nie wrzucam tam tweetów, to czasem mi się coś zretweetuje, plus informacja o tym, że mam streama, się tam też pojawiałem. Nie jest to jakoś mega inwazyjne, tak że przeglądasz sobie Twitterkę i widzisz, o, wrzucił ktoś post 3 minuty temu, że odpala live'a, więc nie jest to jakoś mega skomplikowane. To jest brzydkie, to na przykład te krople na wodzie brzydko wyglądają. Mało realistyczne. Yes, sir, man. Co ja mogę zrobić, kurwa? Co ja mam zrobić? Cofnąć się? A tego zioma nie mogę uwolnić, nie? No nie, raczej sobie nie poradzę z taką kłódką, chłopie. Żebym musiał to piłować 14 balat, nie? No to tutaj też nie mogę, więc musimy się chyba cofać, jo? Chyba dobrze mówię. Kurwa, jaka ta gra jest ładna, no nigdy nie przestanie mnie to zadziwiać, że tak nisko graficznie potrafi zużywać gra, tak małe zasoby potrafi zużywać gra, a tak może być ładno. Co za kiełbacha? Kurwa, co czuję, że ludzka kiełbasa to jest. Jaki tytuł horroru, ludzka kiełbasa. To jest horror, który widziała twoja stara. I jest. No nie da rady tędy, że spróbowaliśmy. Wracamy się. Tam ktoś umiera, a my sobie tak trucikiem, chłopie, jogging. Lewa, prawa. Może tędy zatem, co? Chyba tak mi się wydaje, że jakoś tędy powinniśmy iść. Kto tu żyje? Nikt nie żyje. Ktoś tu żyje? Mami? Mami? Hugo? But... So they... Amicia said you were dead, but you're not. Amicia? My darling. Ja pewnie myślała, że halucynuje. You must go if they find you here. No, I'm staying with you. Oh, Hugo. Did they take your blood? Oh my god. A i papież czy tam inkwizytor sobie wstrzyknął jego krew do swojej krwi. All right, Hugo. We'll go together. I dlatego on też się stał zarażony tą zarazą. They must keep them in the room at the end of the corridor. Can you make it there? Pewnie, że tak. Kurczę, te kamienie leżące na ziemi. Nie no, przepiękna ta jest gra. Naprawdę jest mega ładna, nie? Rzadko spotykam tak dobrze zoptymalizowaną grę. Gratuluję. Nie wiem, kto to robi, wydaje mi się, że Ubisoft. Ubisoft? Chyba Ubisoft. I że tego. No i że jest to Unreal Engine, absolutnie genialny silnik. Nie wiem, jeżeli chodzi o pracę, czy jest ciężki, czy łatwy, ale jest na pewno absolutnie genialny. Just do your job. The captain of the guard doesn't appreciate improvisation, and neither do I. Yes, of course. Let me know when you're ready. I have to meet them. Muszę sprawić, by wyszli. Dobra. Right, o. Oh.
Co się dzieje? Nic się nie dzieje, dobra. O kurczę, ty wariacie, wiecie, że nóg nie masz? Wiesz, że nie masz nóg? Pewnie wiesz, w sumie. Ja bym wiedział, jakbym nie miał nóg. Głupie pytanie. Dobra, on jest odwrócony plerami. Wydaje mi się, że musimy jakoś tędy się przydostać. Kurwa, musimy coś tu rozkminić ciekawego, nie? Coś musimy tutaj zrobić. Pytanie brzmi... Co i gdzie są klucze? To są dwa pytania. Musimy to jakoś sprytnie rozkminić. Jaki jest plan? Plan jest sprytny. Czyli na razie nie mam planu. Pakujmy się na górę może. Nie wiem, głupi ten plan, szczerze mówiąc chyba. Klikam sobie jakieś randomowe przyciski. Liczę, że jakoś to będzie. Tylko nie spadnij młody. Jej, człowiek, ta gra jest, patrzcie na to drewno, nie? Patrz na to drewno i powiedz mi, że ta gra nie jest ładna, nie? No przecież jest kurwa przepiękna. Tej swojej obrzydliwości właściwie. Dobra, możemy zeskoczyć, czy ja tu przyczer... A, mogę iść na drugą stronę. Bo jednak jest bardzo brutalna, więc jest... Ale sobie wyobrażam Wiedźmina z takimi twarzami. A teraz to już w ogóle Unreal, bo to jest pewnie Unreal 4, nie? A generalnie teraz wyszedł też nowy silnik Unreal 5 niedawno. To co potrafi ten silnik, to jest niewyobrażalne. Ale też pewnie będzie miał duże problemy z optymalizacją na samym początku. Wierzę w CD Projekt Red. Co jest do klatek? A, że tutaj możemy zmienić mechanizm. Myślę, że kurwa to usłyszą i będziemy mi przewalone, młody. Ale co tam? Ryzyk fizyk. Quick, man. Dobra. Muszę przesunąć szczury. Dobra, tędy dam radę, nie? Jo, dam radę. Bo tutaj jest tak zwane światło. I teraz musimy iść chyba na lewą stronę. One się bardzo mną interesują. Ale raczej sobie tutaj poradzimy. Tamci ziomki? Nie wiem jak to w sumie powiedzieć. Tamci ziomki? No, ziomkowie generalnie uciekli. Stchórzyli. I wydaje mi się, że tam jest klucz. I wydaje mi się, że przez to, że oni uciekli, zostawili klucze, dzbanuchy. A my sobie te klucze do kiermany. O! To jest dla mnie jumpscare, nie? Dobra, i musimy teraz, co właściwie? Musimy przyjść chyba z drogą, którą tutaj przyszliśmy, tak mi się wydaje. Czyli tutaj w lewą stronę jakoś się przeturlać. Chyba jest to plan dobry. Tak mi się wydaje. Kurwa, tylko ja tu teraz nie wrócę. Stop, bo to trzeba inaczej rozkminić. Już wiem. Wycofka, panowie. Tak, już. Już umiem. Tak, wszystko rozumiem, patrz. Tu robimy tak. Tyk. I tu robimy tak. Prosta piła, nie? Tyk. Powinno być w miarę gituwa. Tamta latarnia nas oświetla. Nie, kurwa, do dupy. A nie, dobrze. Nie, do dupy. Do dupy, trochę bardziej w lewo, nie? Bo my tutaj musimy przejść, dobra. Jeszcze musimy tą latarnię delikatnie w lewą stronę. I myślę, że tak będzie całkiem spoko. No widzisz? Samemu dałem radę, po smart giga. Dobra, i otwieramy, cyk. Ty, tamtego ziomka mogliśmy uwolnić najpierw. Nie pomyślałem o tym. Bo teraz pewnie nie będziemy mieli takiej możliwości. Po co oni spowalniali to przeradzanie się tego? Hugo, can you hear them? Yes. Do you have
same voice. The one that makes my head hurt. Don't try to ignore it. Embrace it completely. Don't be afraid. Yes. Hugo może teraz kierować szczurami. Przytrzymaj kontrol, aby wycelować, a następnie przytrzymaj lewy przycisk myszy, aby skierować szczury w określone miejsce. Oczywiście, że tak. Wiedziałem od początku, tylko kurwa nic tu nie widać, nie? Tam macie wydupcać, e! Panowie! Jo! Ale zajebiste. Dobra. Kurwa, wydupcać. Kituwa? Kurwa, a musimy jeszcze przy okazji iść, no ta. Akurat racja. Tylko mam nadzieję, że na plecach nie mamy szczury. Bo inaczej mam przesrane. Dobra, wystarczy? Uj. Ty, chodźcie, 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 szczury! Nie, tam, dzida, nie no kurwa, my jej nie kontrolujemy jakoś, jak młodego zabili, Hugo nie żyje? Ja myślałem, że to my cały czas mamy taką kurwa władzę w łapach. Imperium. No tak coś czułem, że młody tu jest królem szczurów, nie? Dobra. Słuchaj. Wszystko w porządeczku. A mogę je do światła, żeby zginęły? Nie mogę. Ale mogę je wziąć ze sobą. Przede wszystkim zróbmy może coś takiego i idźmy dalej. One nie powinny nas tutaj zjeść. Ale te szczury, one już bardzo by... No właśnie, bardzo chciałyby nas zjeść. Także my musimy... Oj! Kurwa, tylko... Co my mamy z tym zrobić? Dobra, chyba jesteśmy w świetle? U, ja tam jestem w świetle. Dobra, tam je wysyłamy. Dalej, dalej. Dobra, tu już jesteśmy w miarę bezpieczni. Też pod kontrol mam zaznaczone, dokąd sięga to światło, także... I w jakim miejscu jesteśmy bezpieczni, więc gituwa. Tu jest też... A tu nie było tego zioma, co miałem uwolnić? Kurwa, ja bym wycofkę zrobił tak zwaną, ale nie chcę mi się dracować. Dobra, kij z nim. I tak już umarł, na pewno. Chyba, że gdzieś tutaj był. Mogę w ogóle ludzi? Tu nikogo nie ma. Pouwalniać? No i klasycznie, nie? Tak się wczułem, że chłopiec zamiast patrzeć na monitor, to ja tak, nie? A nie mam kluczy? No nie mam, nie mogę mu otworzyć drzwi, sorry. Miałem tylko chyba jeden klucz akurat do naszej celi, proszę bardzo. Nie no, wydaje mi się, że nie chciałoby im się robić osobnych tych... jak to się nazywa? Kluczy. Że raczej każdy tutaj klucz otwiera kłódkę. Jak to mówią, kłódka, która otwiera się na wszystkie klucze jest chujowa, a klucz, który otwiera każdą kłódkę jest zajebisty. Jest to argument ciężki do przebicia. Znaczy się kłóciłem z ziomkiem, mówię, nieprawda. Dobra, co my mamy zrobić? Pewnie nasłać na niego szczury, albo... Na razie to my chyba chcemy przesunąć te szczury przede wszystkim. Dobra, miodzio. Idzie tędy, idziemy? Dobre to jest miejsce? Chyba dobre, no. Kurwa, to czemu nie kazałeś młodemu przeobrazić się wcześniej w takie monstrum, jak jest teraz? Przecież jesteśmy, kurwa, chłopie, panami świata aktualnie, nie? Dobra, ty se tam patrz, do dziury. To jest jedyna dziura, którą ujrzysz, lamusie z Inkwizycji. I lecimy dalej. Tu jest coś ciekawego? Gonna deliver this? All we need now is to lose one of these cages. Be careful. A widzę, co mam zrobić. Przesunąć to na prawo. Wziąć te szczury, prawda? Jo, tylko jeszcze bardziej to przesunąć. Albo nie, możemy je tu wysłać? Tu jakoś, tu, tu. Na ziomka, na ziomka. Dobra. Może być i tak. Tutaj pyk, wysyłamy. Czekaj, bo ja nie chcę zginąć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ja też... O, mapa świata! Tak mi się wydaje. Ciekawe bardzo.
Czy tak wygląda nasze tutaj miejsce, w którym żyjemy? Chociaż nie, bo to jest prawdziwe w sumie miejsce chyba, nie? Tak, bo to jest prawdziwa Francja, to raczej po prostu były jakieś, nie wiem, wyspy albo coś takiego, nie? One jakby naprawdę chyba istnieją, dobra. Ale głupi strzyury, nie? Dobra. I teraz my chcemy na lewą stronę się dostać. Dobra, kontroli szczury. Cyk, cyk. I do bezpiecznego miejsca, do bezpiecznego miejsca. I miejmy nadzieję, że uda nam się wydostać stąd. Czy jestem w bezpiecznym miejscu teraz? Kurwa, tak widzę światło, ale nie wiem w sumie. Nie, jestem chyba, nie? Jest gituwa. Mi się wydaje. Ty, tu już jest wyjście chyba. Jo dobrze mówię? Czy nie dobrze? Kurwa, co my mieliśmy zrobić, ty? A, no niby jest przejście, ale chyba musimy z powrotem do katedry. Nie no, kurwa, a jasno nie przeszedłem? Nie no, chyba gdzieś jest, dobra. Tu jest światło. Kolejne musimy przerzucić. U, ale chmara, ty. Dobra, niech idą przed nami, nie? Wyjebongo. Dobra, pyk. Jesteśmy w świetle, elegancko. Dobra. I chyba na drugi tego, koniec, nie? No. I'll explain later. We had an argument, mommy. It's all right, my darling. Let's get out of here, huh? O, plan dobry, podoba mi się. I to jak najszybciej, żeby tak odcinek miał mniej niż godzinę, to by było super w ogóle. Nienawidzę robić godzinnych odcinków, czasem niestety trzeba. Jest jak jest. Ale zazwyczaj nienawidzę. Nie mogę skrzywdzić młodego, więc... A, czekaj. Co tu się odpierdala? So, Beatrice, you are reunited. Aha. With your a, no to zajebiście, nie? I know what you have done to him. You have taken what you wanted, now let him go. Oh, you insult me, Madame de Rune. Your son is the natural carrier of the macula. And it has not yet finished with him. Which means, neither have I. But this you know. Vitalis, let us finish this. A czy, poczekaj, czy jak on zginie, to zginie też zaraza? You cannot understand. You feel it as I do. Do you not, boy? We are bound by blood now. What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? I beg of you. I promise to help you, but allow my son to leave. His destiny is not to be a Darun. His destiny is to be here, at my side. You are a monster. A monster? Madame, you have yet to see just how. O kurwa. Co jest grane, ty? Dawaj, kurwa, lamusie. To, kto jeszcze Kilher? Co ty, świzę? Niezły chłopo z ciebie. Dobra, i tamtego też. Brać go. Papieża też, duście papieża. Kto tu jeszcze idzie? Coś tu idzie jeszcze, o, siema. No i wszystko. Mogę, jak puszczę, to one mnie nie ruszą? Nie, jest na razie gituwa. Siema, tam jest jeszcze chłop. Z łuku strzela, dawaj, dojazd! No. Jak kontynuować? O kurde, czy oni to specjalnie robią? To niedobrze, gramy w grę. Ty, ktoś tu jeszcze jest, z łuku strzela, z łuku. Dobrze, że nie trafia, kurwa.
zatrudnione na umowę, zlecenie i też za godzinę mu płacą. Po co ma trafiać? I to wszystko skrzętnie przygotowane tego plan. Not reach the threshold as we'd hoped. Do you know why? Amicia. It's Amicia. How tiresome. But he's close now. And we have other pawns we can play. Take her away. Leave him alone. What else do you want? Czyli oni to generalnie zaplanowali wszystko, czyli wiedzieli od samego początku, że my tam śledzimy go. And you will stay here with me to make sure we get it. Do not worry, Hugo. I have complete faith in you. A to nie jest tak, że jeżeli my przejdziemy na następną fazkę, to on też zginie? W sensie będziemy tak potężni, ku pamięci, 15 rozdział. Wydaje mi się, że będziemy tak potężni, że chłop nie będzie miał z nami szans, chociaż on mówi, że on też przejdzie na kolejną fazę, a to oznacza, że on też będzie mega potężny i pewnie na końcu nas zabije i on będzie władał światem. Pewnie o to mu chodzi. Nie na moje warcie. Chyba. Oh, Amicia! She's awake! Stay calm, Amicia. Hugo. Arthur and I tracked you down, but... You disappeared for 3 days, Amicia. You almost died. We were so worried. Hugo. Oj, co się dzieje? Leave me alone. A, że nie ma Hugo. Hugo to nie był ten siomo, co się grało kiedyś? Taka kreskówka była? Hugo? Miesiąc później. Aż. Kurczę, to właściwie od samego początku jesteśmy już ze 3 czy 4 miesiące dalej, nie? Okej, i dostaliśmy też fajny kubraczek taki, ocieplający nas. Dobra, myślę, że zakończymy sobie tutaj dzisiejszy odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie tego. Widzimy się jutro, godzina 14-16 z tej serii czy innej. Wpadajcie na Twitcha. I nawet jeżeli nie oglądacie tej serii, tylko obejrzeliście sobie dzisiejszy odcinek, to fajnie by było, jakbyście zostawiali mi odcinki w tle. Mega by to pomogło w rozwoju kanału. A coś czuję, że jeszcze tutaj na pewno poddymimy. Dzięki wielkie, nie tylko jeżeli chodzi o gry. I jutro się widzimy, nie? A właściwie jeszcze dzisiaj, pewnie o godzinie 16.